Piotr Maciejczak. Opowiem wam może trochę na temat backgroundu tego wideo, bo wczoraj na koniec streama zacząłem sobie chwilę pisać z Piotrkiem i z Dobrodziejem. Ja mówię, ty no chłopaki, przecież jak ja dzwonię do was, nie? Dzwonię do nich i Piotrek odbiera, no siema, co tam? I widzowie zaczęliśmy sobie gadać tak w trójeczkę. I Piotrek mi mówi tak, ej stary, ale mam dla ciebie zajebisty pomysł na materiał. Weź obczaj przez ostatnie 20 lat, jakie gry robił Rod Ferguson, no przecież to jest content sam w sobie. Ja mówię, nie wiem, Piotrek, dawaj ty to może zrób. I on mówi, ty bez kitu, ja to zrobię, nie? Skończyło się tak, że siedziałem z Maciejczakiem i Dobrodziejem do 8 rano mojego czasu i gadaliśmy o totalnych pierdołach, ale przy okazji Piotrek sam siebie natchnął, on jest tak wielkim ludologiem, że on nie potrzebuje innych osób do inspiracji, tylko zainspirował sam siebie do stworzenia materiału na temat Diablo 4 i głównego dyrektora, jakim jest Rod Ferguson. Nie oglądałem tego materiału, ktoś mi wysłał, no nie? Dlatego mam w tym momencie to zaznaczone, ale z tego co wiem, to chyba ten materiał będzie bazował na Wikipedii i na grach, jakie wcześniej Rod Ferguson robił, ale zobaczymy, tytuł jest niezły. Dlaczego Diablo nie będzie lepsze? No i jedziemy. Cześć, dawno nie było nic o Diablo, nie? Ale to nic dziwnego, bo o Diablo 4 w zasadzie już nikt nie rozmawia. A i Piotrek generalnie jeszcze powiedział, że on w Diablo 4 nie gra dla pieniędzy, dlatego nie streamuje Diablo, jest mu bardzo przykro, ale po nocach cały czas nawala poza streamem Nightmare Dungeony i jest non-stop na czasie, nie? Także jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że on cały czas gada o Diablo, cały czas je hejtuje i że niby mu się nie podoba i nie gra lub gra, no to Piotrek cały czas gra, on non-stop wali Nightmare Dungeony. Jeżeli sami gracie w Diablo, to na pewno się go zapytajcie o to. Jest martwy, nikt nie gra, nikt nie wrzuca filmów o Diablo 4. Nikogo Diablo 4... Ej, ale kiedy on to zdążył nagrać? Przecież to jest wrzucone 7 godzin temu. Jak my poszliśmy spać o 8, nie wiem, on przed pójściem spać to nagrał? Czy wstał i to od razu nagrał? Nie obchodzi, ale co jakiś czas na mojego streama zawita widz, który pyta się, hej... Widzisz jeszcze jakąś nadzieję dla Diabła czwartego? I wtedy odpowiadam po prostu nie. Nie. Nie widzę żadnej. Ale czemu? Ktoś mógłby się zastanowić. Postarajmy się zobaczyć, co ostatnio pokazał Blizzard. Ale najpierw przypomnę wam, kim jest głowa, można powiedzieć, serii Diablo obecna. Rod Ferguson, ten tutaj... Jezu, jak chcecie się dowiedzieć o coś o poziomie znajomości gier Roda Fergusona, to wejdźcie sobie na jego Twittera. Ten typ pisze takie antyludologiczne bzdury, że od razu widać, że on nie ma żadnego pojęcia na temat RPG-ów, hack'n'slashów i wszelkich podobnych gier. Ten typ pisze takie jebane głupoty. Typ jest... Jak Rod Ferguson był osobą, która pierdolnęła, że jak jest problem z tym, że w wyścigu do pierwszego setnego levela na HC-ku będą grali ludzie, którzy mieli wcześniej dostęp do Diablo 4, skoro przecież każdy startuje na tym samym poziomie. I mu topowy speedrunner PoE, Tai Killer, napisał, że stary, no to w takim razie dawaj walniemy sobie speedrun z PoE, jakiś challenge'ik, duelik, bo oboje zrobimy nowe postacie, więc mamy tą samą bazę, ten sam grunt, nie? No typ wali takie 20 IQ posty, że ja jestem kurwa zdziwiony, że to przychodzi przez jakiś quality control w Blizzardzie. Ale z drugiej strony mówimy o firmie, która wypuszcza gameplay, gdzie dwie typiary siedzą i spamują jeden przycisk myszy, sorry, jeden przycisk pada i nie potrafią na 50 poziomie na predefiniowanej postaci ukończyć dungeona na World Tier 1 i się wypierdalają na nim, nie? No w Blizzardzie się takie osoby zatrudnia. No sorry, możecie lubić personę Roda Fergusona, możecie podchodzić do niego z jakimś entuzjazmem, możecie uważać, że jest charyzmatyczny, ale ten typ, jego wiedza na temat hack and slashy, na temat RPG-ów wynosi okrągłe kurwa zero. Typ nic nie wie na ten temat i Diablo 4 to idealnie obrazuje. Dziadziuś, który ostatnio w trakcie jednego z głównych panelów o Diablo 4 zamiast o mechanice ligowej dosłownie zaczął rozmawiać o swojej, uwaga,
kolonoskopii. Nie wiem, czy pamiętacie. Totalny odklejony ziomeczek. To ten sam gość, który, przypominam, nie rozumiał, na czym polega przewaga osób, którzy mieli do gry dostęp wcześniej, w wypadku wyścigu do levelu setnego. To jest gość, którego cały dorobek growy jest związany z shooterami. Przede wszystkim seria Gears of War, którą zajmował się przez ostatnie 13 lat. I powiem wam, z mojej perspektywy nie wygląda to zbyt dobrze, gdy osoba odpowiedzialna za projekt taki jak Diablo 4, czyli za serię z prawie 30-letnią historią, serię, która, można powiedzieć, stworzyła wręcz gatunek, odpowiada osoba, która nigdy nie miała żadnej styczności z tym gatunkiem. No może sobie zagrał w Diablo 2. W zasadzie nie wiem, jak dochodzi do wyznaczania... Ja bym chciał zobaczyć takie filmy, gdzie bierze się Roda Fergusona. Ja nie wiem, do czego te ogromne korporacje tego nie robią. Siada przy Diablo 2, daje mu się 8 godzin gameplayu i mu mówisz, show me what you got. I Essa, dawaj Rod Ferguson, pokaż co jesteś w stanie nam zaprezentować przez 8 godzin gameplayu w Diablo. I śledzisz jego, sprawdzasz, czy on w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie na temat tytułu, który ma docelowo tworzyć, no nie? Mi się wydaje, że ten typ przez 8 godzin to by tej gry na normalu pewnie nie przeszedł. Jak myślicie? Osób na takie pozycje, ale wyobrażam sobie, że powiedział na wywiadzie, zdobywając pracę, no tak, tak, przechodziłem Diablo 2 20 lat temu, jak wyszło. Dobrze rozumiem. Ej, Piotrek, to ja powiedziałem to w rozmowie na Discordzie. Ukradłeś mi tekst i nie dodałeś mi do bibliografii. No i faktura nadal nieopłacona. Jasne, stare. Ale dobra, z Rodem Fergusonem historii jest to niemiara, ale najciekawsze jest to, co powiedział ostatnio w wywiadzie. Zanim zacznę to czytać, przypomnę o tym, co wiedzieliśmy już dawno i o czym w zasadzie powiedziałem jako jeden z problemów Diablo 4, to znaczy to, że oni mają spipeline'owane rzeczy przygotowane bardzo, bardzo naprzód, aż zbyt bardzo, co nie pozwala im w realny sposób egzekwować poprawek do obecnego stanu gry. Właśnie dlatego często najprostsze, Jezu, jaki on ma czerwone oczy bez kitu. On chyba poszedł spać o 8. Pospał 4 godziny i mówi, nie, pierdolę, muszę to nagrać, nie wytrzymam. On chyba na takiej edge się ten materiał nagrywa, przecież chłopiec jest tak niewyspany. Albo nie, nie poszedł spać. Bardziej drobne poprawki śmiało ogłaszają, o cholera, to nam zajmie 6 miesięcy, to nam zajmie 9 miesięcy. Bo oni po prostu nie są w stanie, z takim wyprzedzeniem muszą mieć wszystko zaakceptowane, że to po prostu wychodzi. Dlatego czekamy na fiksy rezistów, na przykład tam 7 miesięcy, czy coś takiego. No i słuchajcie. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, o Piotrek, wiesz, bo to jest korporacja, to tak działa w korporacjach, ty tego w ogóle nie rozumiesz, zrozum to, że to jest duża firma. Ale kurwa, co mnie to interesuje, stary? Jak mój mechanik samochodowy ma zjebaną sekretarkę, która mnie nie potrafi umówić na spotkanie, to idę kurwa do innego mechanika, nie? Jak mój dentysta ma problem z zapisaniem mnie na wizytę, to zmieniam kurwa dentystę. Jeżeli jakiś produkt na etapie tworzenia, dostarczania ci usługi ma problem z faktycznym dostarczeniem ci tej usługi na odpowiednim poziomie, którego to oczekujesz, to zmieniasz kurwa produkt lub zmieniasz usługę, no to jest logiczne. Co mnie to kurwa interesuje, że oni muszą mieć rzeczy z wyprzedzeniem robione. To albo je róbcie z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby to nie było odczuwalne, że my musimy czekać na to pół roku, albo zmieńcie sobie strukturę firmy, no kurwa, no to jest giga proste z perspektywy konsumenta, to nie ma innego rozwiązania. No i przecież, jeżeli kolejny raz jakiś debil w komentarzach albo mi, albo Piotrkowi będzie pisał takie bzdury, że o to musisz zrozumieć, bo to jest duża firma, kurwa, to ty, debilu, musisz zrozumieć, że chuj mnie to interesuje, nie? Blizzard bez żadnego wstydu, co jest dla mnie absurdem, Blizzard bez żadnego wstydu już w momencie premiery gry ogłosił, że w zasadzie to oni już mocno pracują nad paroma sezonami naprzód i dwoma dodatkami naprzód. I słuchajcie, dzisiaj mamy nowe wieści. Mamy wieści dotyczące tego, jak to w ogóle z tymi dodatkami będzie wyglądać. Jak dotąd spodziewaliśmy się czegoś jak World of Warcraft, I guess. Ale w ogóle, jaka to jest beka, że stary nośnikiem informacji na temat Diablo 4 jest wywiad dla kurwa Dexerto.com, a nie jakiś oficjalny post w Blizzardzie.
o co chodzi, co jest nie tak z Blizzardem. Dlaczego oni, będąc tak potężną firmą, nie potrafią sobie wybrać głównego kanału przekazowego? Teraz na 2 lata dodatek, czy coś takiego. Ale nie! Rod Ferguson, nasz ukochany, potwierdził, że ekspansje, płatne dodatki będą annual, co to znaczy coroczne. Tak więc, mój drogi widzu, mój drogi słuchaczu, mój drogi entuzjasto Diablo, to, że zapłaciłeś za gierkę od 350 zł do 500 zł, że ma Battle Passa, że ma bardzo... No, ile minęło czasu od premiery Diablo? 3 miesiące już teraz? No nie? No to widzowie, szykujcie się, że za kolejne pół roku update będzie schowany za paywallem ESA i wasze wydane 400 zł pójdzie się pierdolić, bo nie będziecie w stanie grać w grę. Bo nie szykujmy się, Diablo 4 będzie grą, w którą nie będziesz w stanie grać bez kurwa dodatku. Nie będziesz w stanie. Co, będziesz grał na niższym poziomie, kurwa stary? Będziesz grał bez jakiejś gigaważnej mechaniki? Bardzo wiele skórek to jest nic, bo gra będzie do tego wszystkiego monetyzowana ekspansjami płatnymi corocznie. Ale się dobrze mój materiał zestarzał, w którym mówiłem, że to tak będzie wyglądać, nie? Ciekawe co na to MKRR z jego pierdoleniem słodkim, że przecież gra ma skórki i dzięki temu będzie rozwijana. To co będzie w grze faktycznie rozwinięte, będzie sprzedane. Dużo częściej niż byśmy się mogli spodziewać. Oczywiście kosztów nie znamy, ale myślę, że śmiało możemy zakładać, no co najmniej... $30 minimum, mi się wydaje. Jak widzowie czujecie, zanim Piotr ich powie, $30 minimum. 50 euro? Nie, no nie może być tak źle. 200 wymyślicie? Mniej $40. Zobaczymy w praktyce, ale taki, można powiedzieć, oczekiwana kwota, to myślę, że śmiało między $40 a $60. Jest, więc już teraz możesz sobie zadać pytanie. Warto zastanowić się, czy Blizzard do tej pory dał nam produkt warty chociaż ułamka tego, co za niego zapłaciliśmy. Czy wywiązał się ze swoich obietnic? Czy dostaliśmy faktycznie 160 czy tam 150 lochów? Potężny ludolog logiką i argumentacją masakruje Blizzarda. Tak jak obiecali, czy może 7 lochów z jakimiś tam drobnymi tweakami? Czy dostaliśmy fantastyczny, żywy świat, czy świat, który przechodzisz raz na singlu, a potem już nie chcesz na niego patrzeć i masz go dość i chcesz tylko fast travelować, żeby nie przemierzać ciągle tych samych ścieżek? Czy masz fascynującą itemizację, czy tylko porównanie item powera i cóż, sprawdzanie 30 rerów co powrót do miasta? Zadajmy sobie pytanie, czy warto dawać Blizzardowi te $50 rocznie za dodatek do Diablo 4. I od razu mogę zapowiedzieć jedno. Ja prawdopodobnie zagram. Blizzard prawdopodobnie mi ten dodatek wyśle. Tak samo jak Blizzard podarował mi podstawę. Ty, ciekawe, czy mi Blizzard wyśle ten dodatek, nie? Plus z otrzymywaniem klucza od Blizzarda był taki, że mój kanał jest na tyle duży, że nie muszę o to prosić, tylko automatycznie wyciągam klucz po prostu, bo mój stream i mój kanał jest wystarczająco duży do tego i... Wygląda w taki sposób, że w niektórych widełkach możesz o klucz poprosić, a w niektórych go po prostu bierzesz i tyle. No i ciekawy jestem, jak Blizzard podejdzie do wypuszczania dodatku. Stawkę gry. Ale wiecie co? Mój YouTube sobie radzi, mój stream sobie radzi. Nawet gdyby tego nie zrobili, dzięki waszemu wsparciu, nie muszę w żaden sposób polegać na dobroci jakichkolwiek wydawców, tak. Że o! Obrażą się, jak obrażę ich produkt. W zasadzie niezależnie od tego, czy dadzą mi dodatek, czy nie dadzą, zagram. W zasadzie pewnie po to, żebyście wy nie musieli. No. I już miałem zagłębiać się w ten wywiad o dodatkach, ale pomyślałem, nie pozwolimy Rodowi Fergusonowi tak łatwo pominąć. I jeszcze jeden wywiad, który okazał się z nim 12 dni temu. To jest największy hit i to tym powinienem rozpocząć film. Bo słuchajcie, wiecie co jest powodem klęski pierwszego sezonu Diablo 4? Jeśli nie wiedzieliście, jeśli macie jakieś założenia, na przykład za mało unikatów, za mało nowości, za krótkie questy, za mało przeciwników, za mało nowych bossów, za mało fixów, za mało buildów. Nie! Jesteście... Czy wy jesteście naiwni? Nie! Rod Ferguson tłumaczy, co jest problemem rzeczywistym. Błędem, który popełniliśmy, był błąd w zarządzaniu oczekiwaniami. Ciężko... Co kurwa?
to było się zorientować, że to było problemem, bo wydawało nam się, że robimy same poprawne rzeczy. Ja pierdolę, w jakiej bańce... W jakiej, kurwa, bańce informacyjnej ten ociężały typ siedzi. Próbowaliśmy robić rzeczy zbyt szybko. Próbowaliśmy być... Ty, ale widzicie, to jest, słuchajcie, odpowiedź do wszystkich osób, które ich klepały po pleckach i mówiły, że robią dobrą robotę. To wy im przekazaliście zły feedback, kurwa. To ty, MKRR, to ty, Kondys, to ty, Xazax, to wy, kurwa, MSI Titans, to cała reszta osób, która przekazywała taki pozytywny feedback. To wasza odklejka z skutkiem od... Kurwa! Jest skutkiem dopierdolenia gry, na której myśleliście, że będziecie bazować swój content. To jest, kurwa, to jest wasza wina. I innych streamerów i youtuberów waszego pokroju. Zbyt responsywni i zbyt zwinni. Rozumiecie? Mówi, że problemem pierwszego sezonu było to, że źle zarządzali oczekiwaniami graczy. Nie to, że sezon był słaby, tylko że nie przygotowali graczy na to, że sezon będzie słaby. No, no jest, awizowe. No i jaki problem? Czy ktoś się może z tym nie zgodzić? Czy ktoś chciałby podjąć polemikę z typem, który myśli, że jak oboje startujecie na pierwszym poziomie, to macie równe szanse w grze, nieważne jakie macie doświadczenie z nią związane? No przecież ten typ napierdala, takimi bangerami, że go powinni z tego Blizzarda już dawno wypierdolić. No ten typ ma zerową wiedzę o grach komputerowych, nie? Nie, to jest po prostu za mocne, nie? To jest za mocne. Ale dobra. Przed nami, słuchajcie, wywiad, w którym tutaj dziennikarz mówi: no, generalnie, powiedz mi, byku, co dalej z historią Diablo 4? Jak daleko idzie wizja? No bo launch był udany, dobra, skondensowana. Zwracam honor, kurwa, zwróćcie to wy pieniądze wszystkim osobom, których, kurwa, nakłanialiście do zakupu tego gówna, kurwa. Zwróćcie to wy honor sobie do chuja w tym zajebanym MSI Titans, wiesz w jaki sposób? Kurwa, nagrywając film i przepraszając ludzi za wasz false advertising, nie? No to wy byliście głównym filarem bronienia tego gówna i to wy w ludziach wytworzyliście, kurwa, poczucie, że ta gra będzie jakkolwiek dobra, nie? No to wy w kilka osób dobraliście się i sami siebie nastawiliście na to, jaki to będzie zajebisty tytuł, jak, kurwa, zbudujecie swoją pozycję i karierę w internecie na ten temat, kurwa. Wiesz? No tak jest prawda. To jest totalne dno, kurwa. Wasze zachowanie podczas tej premiery, kurwa, w ogóle wasze teksty, którymi wy, kurwa, waliliście o mnie, o Nadinie, o całej reszcie, to było, kurwa, totalne dno. To jest podejście tak, kurwa, bezhonorowe, a ty, Marik, z tym wszystkim, kurwa, na czele, z wpierdalaniem ludziom w ogóle teksty w usta, których nigdy nie wypowiedzieli, nie? Kopie, wypierdalaj z tego kanału i tyle, czy to nawet nie chcę widzieć, nie? Dla mnie, chłopie, jesteś bezhonorowy. I chuj ci w dupę. Totalnie. Kurwa, zwracam honor, kurwa. Chłopie, opamiętałeś się za późno, nie? Ja pierdolę, ja nienawidzę, chłopie, takich maczków, nie? Tak mnie podkurwiłeś tym, że ja pierdolę cię, nie chcę widzieć, nie? Chłopie, zmień nicknejm i wypierdol się ten kanał w chuj, nie? Oglądamy dalej. Na kampania, ale teraz jesteśmy w rzeczach sezonowych. No, co dalej? Ale Rod Ferguson mówi: nie, no stary, to zajmie wszystko lata. Tak jesteśmy skupieni. No, jeśli patrzysz na launch gry i pierwszy sezon, to są dopiero fundacje. To jest baza. Czyli zapłaciliśmy cenę premium za fundację i bazę. Produkt absolutnie niekompletny, nie? Ale dobra. I tutaj się zdradził, bo powiedział właśnie, że... Jak zajebiście oni sobie nagle robią taki, kurwa, dupokrąg, nie? I teraz mówią o rzeczach, o których teoretycznie się powinno powiedzieć na samym początku, nie? Skrzywa. Patrzymy na nasze kwartalne sezony, annual expansions, czyli wspomniał o tych corocznych dodatkach i powiedział, że to na nich tak naprawdę opiera się ich tryb live service. Choć co prawda Rod do Blizzarda dołączył całkiem niedawno, to wspomina, jakby był częścią cyklu od samego początku, wspominając, że zawiedli graczy tą 11-letnią przerwą między D3 i D4, zawiedli community. Ale teraz, dzięki płatnym dodatkom do Diablo 4, chcą odbudować... Kurwa, widzowie, ale to zajebiście brzmi. Przez 11 lat pomiędzy D3 i Diablo 4 zawiedli graczy, nie dając im odpowiedniego kontentu, ale teraz bez żadnego problemu
to odbudują za pomocą płatnych dodatków, po tym jak wytworzyli grę, która w podstawie jest całkowicie chujowa, nie? Ja pierdolę, niesamowite. Jaki trzeba mieć tupet, żeby powiedzieć coś takiego w wywiadzie? No przecież kurwa za to? To Blizzardowi powinien amerykański rząd dać zakaz wykonywania zawodu i kurwa ich wszystkie IP-sy powinny się stać abandonwarem, nie? No kurwa, coś takiego to już karalne do chuja powinno być. Dobrą wolę ze swoją społecznością. Chcą odzyskać blask w ich oczach. Znany siłacz Mariusz Zbigniew Pudzianowski powiedział kiedyś, że reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, warto studiować. Nie pamiętam o co chodziło, była to reklama jakiejś uczelni, ale ja mogę śmiało powiedzieć, że reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, nie widzę żadnej szansy dla Diablo 4. Przynajmniej dopóki będzie się sprzedawało to, co robią teraz, czyli gówno. Dopóki tacy ludzie jak Rod Ferguson będą kierować tym projektem. Ludzie, którzy nie rozumieją action RPGów, nie rozumieją takich podstaw, jak na przykład to, że doświadczenie daje absolutną przewagę nad innymi graczami. Ludzie, którym wydaje się, że najlepszym sposobem prowadzenia projektu jest wciskanie wszystkich zmian w płatny dodatek co rok, ale wiecie co jest najgorsze? To się będzie sprzedawać. Bo gracze są często jak chorągiewki. Wystarczy jeden dobry cinematic, by zapomnieli o całej krzywdzie wyrządzonej przez dewelopera. Oj kurwa, to jest taka wizowie prawda. Mówiłem, wiecie co, ja pewnie zagram, bo pewnie Blizzard mi po prostu da ten dodatek. Ale nie zostawię na nim suchej nitki. Ja wczoraj gadałem z Maciejczakiem na ten temat, to powiedziałem coś takiego i ciekawy jestem, czy kurwa ktoś byłby w stanie to sprawdzić, ale mi się wydaje, że ja zrobiłem więcej kontentu z Diablo 4 o gadaniu o Diablo 4 niż z faktycznego grania w Diablo 4, bo ta gra jest tak kurwa do dupy, ale jest podstawą tak ciekawych konwersacji. Jak będą problemy, powiem o każdym z nich. Bo wiecie co, bo dzięki wam mogę być niezależny. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Widzimy się codziennie, a przynajmniej codziennie jak tylko wyzdrowieję, bo teraz jestem trochę chory, co pewnie słychać, na twitch.tv/PiotrMaciejczak. Pozdrawiam, ludologiczna Essa. Siema. A w ogóle zapomniałbym, film już był w zasadzie... Widzowie, ludologiczna Essa tego... Skończony, patrzcie, pocięty, zmontowany i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna rzecz przecież. Jeśli nie śledzisz, to wprowadzę cię do czegoś, o czym nie wiem, jak mogłem pominąć, bo to jest prześmieszne. Kojarzycie Blizzarda, tego dewelopera tworzącego gry premium. Gry, które zachowywały swoje ceny nawet przez 15 lat. Nie, to nie jest już ten Blizzard. Obecny Blizzard zrobił ogromną przecenę na Diablo 4. 3 miesiące po premierze. A wiecie co razem z przeceną? Jak z jakiegoś taniego... azjatyckiego MMOsa Weekend z zwiększonym expem i goldem. Jeśli to nie jest ogromna desperacja, by utrzymać jakiekolwiek liczby, to nie wiem, czym desperację nazwać. Miłego, trzymajcie się. Bez hitu. Przecież Diablo 2 to trzyma kurwa tą samą cenę od... Diablo 2 kosztowało 50 zł, słuchajcie, chyba od 2004 do 2018. Te gry nigdy nie były w promocjach, one zawsze trzymały jedną tą samą cenę, a tutaj Diablo 4 pyk od razu, przecenka. Tam musi być kurwa giga źle, nie? Oni muszą być świadomi tego, jak jest. Gry usługi, widzowie, gry usługi to najważniejsze, nie?